Witam Was, z tej strony Quester i zapraszam na moje top 10 karambitów w Counter-Strike'u. Przed startem chciałem jeszcze powiedzieć, że noże, które Wam się pokażę, są Factory New oraz Star Trackiem. Dawajcie łapki w górę oraz piszcie, jakie chcecie kolejne top 10 broni w tej grze. Miłego oglądania. Miejsce 10 to Karambit Ultrafiolet. Jest to jeden z noży, który zamiast urozmaicenia ostrza, ma zmienioną rączkę. Takie małe fragmenty fioletowego świetnie pasują do reszty. Miejsce 9 to tęczowe utwardzenie. Tak jak sama nazwa mówi, nóż będzie posiadał multum kolorów i też tak jest. Świetnie ostrze wygląda pod słońce. Miejsce 8 to karambit śnieć. Nóż jest pokryty ciemnym, brudnym nalotem na ostrzu oraz końcówce rączki i wygląda to całkiem nieźle. Taki brudny nóż. Miejsce 7 to karambit rzeź. Na nóżu znajdują się różne odcienie czerwonego. Tak jak sam autor nazwał nóż, prawdopodobnie to odcienie to krew. Całkiem niezły nożyk. Miejsce 6 to karabin marmurowy Gradient. Już jest bardzo dobrze zrobiony. Na ostrzu znajdują się kolory takie jak czerwony, niebieski oraz żółty. Super nóż, nic dodać, nic ująć. Miejsce 5 to stal damasceńska. Jak dla mnie jest to super nóż. Co prawda na ostrzu znajdują się szare zabarwienie, ale oglądając nóż pod słońcem widzimy całe białe świecące ostrze. Miejsce 4 to karambit szkarłatna sieć. Jeden z najdroższych rodzajów noży w Counter-Strike'u. Całe ciemne czerwone ostrze z dodatkiem czarnej sieci. Fajny pomysł, ale jak dla mnie zbyt mało, by mieć lepsze miejsce. Miejsce 3 to karambit Doppler. Jest wiele kolorów w tym rodzaju noża, np. niebieski, fioletowy czy też prawie cały czarny. I to mi się bardzo podoba, jest wiele wyglądów ostrza w tym skinie. Miejsce 2 to karambit Fate. Ostrze tego noża ma bardzo ładne przejście z jednego koloru do drugiego. Pod słońce super błyszczy się, polecam takie nożyki. Miejsce 1 to karambit tygrys kieł. Luciste ostrze bardzo ładnie się komponuje. Nie to jeszcze sam nóż wygląda jak kieł, to jeszcze skin również do tego nawiązuje. Jeden z naprawdę bardzo znanych noży, ale i też drogich.
Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Napiszcie, jakie jest Wasze top 10 kanabitów oraz piszcie, jakie chcecie kolejne top 10 skinów w CS-ie. I to by było na tyle. Ja jestem Questar, życzę Wam miłego dnia, cześć i na razie.